Marcin, powiedziałeś, że masz do pokazania coś ciekawego. Zobacz, jaka piękna miotła w łanie pszenicy. No, wygląda imponująco. Ona wygląda pięknie. Ale czy my ją chcemy mieć na polach? Co ty zrobiłeś? Tak chcesz zabić miotłę? Znam lepszy sposób. Solidna dawka wiedzy. No dobra, to koniec tych żartów. Koniec. Marcin, co my tu robimy? No jesteśmy w okolicy Poznania na pięknym łanie pszenicy, gdzie chcemy Wam pokazać, jak zadziałała Avoxapac. Ale nie tylko. Pokażemy Wam również inne rozwiązania herbicydowe i ich skuteczność w zwalczaniu miotły zbożowej, ale również chwastów dwuliściennych. Chodźcie, zobaczymy szczegóły. Chodźmy. No dobrze, to tutaj widzimy kontrolę. Na kontroli widać zdecydowanie sporo miotły. Mamy jeszcze maki, które całkiem nie przykwitły. No i tutaj jeszcze mamy kilka habrów. Ale to już jest nieistotne. Okay. Najważniejsza jest dla nas miotła, która jest nad łanem, którą widać i która będzie nam psuła plon. A zobaczmy, jak teraz wyglądają inne rozwiązania, które zostały zastosowane. A które chcesz zobaczyć po kolei? Idziemy na drugą kombinację. Marcin, czyli tutaj mamy rozwiązanie, które zostało wprowadzone w tym roku na rynek, ale jak widać, mimo że ma 4 sulfonolomoczniki plus dodatkową substancję 2,4-D, nie przekłada się to na skuteczność. No ale właśnie, w niskich temperaturach takie rozwiązania działają po prostu słabo. My takich rozwiązań nie robimy, ponieważ jeśli wprowadzamy, to wprowadzamy dwa mechanizmy działania, żeby zawsze któryś mógł zadziałać. Mhm. Przejdźmy dalej, zobaczymy rozwiązanie, które już jest wiele lat na rynku, a moim zdaniem działa jeszcze gorzej niż to. Zobacz. I czy tej miotły nie jest tutaj więcej? No myślę, że jest jej na pewno więcej niż na poprzednim poletku. Różnica jest taka, że tutaj mamy jodosulfuron, tienkarbazon i 2,4-D. Marcin, z czego to może wynikać? Czy, nie wiem, możesz powiedzieć, czy to jest to warunki wiosenne? Pamiętasz, jak wiosna wyglądała? No było chłodno, mieliśmy zimno. W kwietniu, mieliśmy jeszcze śnieg. Mhm. Także przede wszystkim rozwiązania sulfonolomocznikowe, rozwiązania oparte o regulatory wzrostu, one niestety muszą mieć wyższe temperatury. Jeśli tego nie będzie, to działanie zawsze będzie słabsze. To teraz chciałabym zobaczyć coś, co będzie skuteczne w zwalczaniu miotły. Jest niedaleko, chodź, dwa poletka dalej. Jak myślisz, co to jest? Pinoksadan w towarzystwie innych substancji. Bardzo dobrze. Tak, tu jest właśnie Avoxapac. Tak działa Avoxapac. Nie ma żadnej miotły, chwastów dwuliściennych też nie widać. Pięknie rozwiązanie zadziałało i tak powinien wyglądać każdy łan. Czyli mamy tutaj rozwiązanie, które zawiera 4 substancje aktywne, z czego 2 są skuteczne w zwalczaniu miotły, jak widać. Bo mają różne mechanizmy działania. O, i to jest najważniejsze. Mogę powiedzieć, że Avoxa jest bardziej elastyczna do temperatury? No tak, no bo tutaj pyroxylam, który jest też z grupy B, oczywiście wymaga troszeczkę tych wyższych temperatur. No oczywiście mamy chwasty dwuliścienne, 2,4-D, florasulam, one wymagają troszeczkę wyższych temperatur, ale do zwalczania miotły zbożowej mamy pinoksadyn, który można stosować naprawdę w niskich temperaturach i on naprawdę działa. To zresztą tu widać. No dobrze, Avoxa rozprawiła się z miotłą, więc chodźmy rozwalić jeszcze jedną doniczkę. O, to jest dobry pomysł. Każdego dnia wyruszamy na pola w całej Polsce. Pokazujemy aktualny stan plantacji upraw i omawiamy przeprowadzone oraz planowane zabiegi. Niecodzienne sytuacje. Po zasiewie przyszła potężna ulewa. Wywiady z agroliderami. Takie jest moje zdanie. Solidna dawka wiedzy. Prosto z pola.